Pierwszy raz, przepraszam. Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Panie i Panowie Posłowie. Ja może odniosę się do tego, co powiedział Pan Minister. Pan Minister mówił o takich wielkich sumach jak 11 tysięcy brutto, brutto. Rzeczywiście, jak się policzy te wszystkie noce, święta, nadgodziny, to i takie kwoty będą. A jeszcze należy do tej kwoty dodać dodatki funkcyjne, bo tak naprawdę to te wielkie pieniądze otrzymuje te 20% z pielęgniarek, a 10% z tego, Panie Ministrze, to jest kadry kierowniczej. A my mówimy o kryzysie w pielęgniarstwie, w pracy do pacjenta. Pan mówi o danych. Wzrasta Panu w rejestrze pielęgniarek, który prowadzi Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Tak wzrasta, bo nie ma mechanizmu wykreślania pielęgniarek. Wykreśla się tylko pielęgniarki zmarłe. Więc jak dochodzi do ilości pielęgniarek, pielęgniarki, które kończą, to wzrasta. Jeżeli jest tak dobrze, Panie Ministrze, w kwestii tych wynagrodzeń, które rzeczywiście podniosły się w ostatnimi czasy, to dlaczego 40% absolwentek nie podejmuje pracy? Mówi Pan, że to jest atrakcyjny zawód na dzisiejsze czasy. Tak, w chirurgii plastycznej i w kosmetologii. Pan mówi, Panie Ministrze, o danych. Dane pokazują, że co roku prawa emerytalne nabywa 11 tysięcy pielęgniarek. To tak, jakby zamknąć po ich odejściu 22 szpitale wojewódzkie. Proszę Państwa, nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o cały ten system, że młode kobiety nie idą tam, gdzie potrzeba ich pracy. Teraz jest potrzebna praca dla starzejącego się społeczeństwa. Tutaj były plany, jak to niepubliczna służba zdrowia świetnie funkcjonuje. Pewnie tak, ale proszę mi pokazać tą część niepublicznej ochrony zdrowia, gdzie jest neurologia, udary, ojomy i wszystko to, co jest dla starych ludzi. Proszę Państwa, coraz starszym społeczeństwem jesteśmy. Coraz więcej nas potrzeba, nie ma zachęty dla pielęgniarek. To nie jest prawda, że tak pięknie jest, jak to przedstawił Pan minister i pewnie dlatego, Panie Ministrze, nie chcecie rozmawiać ze środowiskiem pielęgniarek, nie przychodzicie na spotkania lokalne. Pan mówi trójstronna komisja. Oczywiście w trójstronnym zespole Pan miał podpisy dwóch central związkowych, ale proszę powiedzieć, że nie miał Pan podpisu centrali związkowej, gdzie należy największa ilość medyków, gdzie należy Związek Pielęgniarek i Położnych. My się nigdy pod tym nie podpisaliśmy. Pan minister nie słucha głosu pielęgniarek. Pielęgniarki, proszę Państwa, w systemie szczególnie zamkniętego lecznictwa to są takie ochmistrzynie, które ogarniają wszystkie problemy ludzi chorych. Naprawdę my od lat to mówimy, nikt nie słucha i dlatego mamy coraz gorszą sytuację. Proszę Państwa, w tej ustawie chodzi jeszcze o to, że personel, który pracuje przy chorym, musi pracować w zgodzie i w zespole. Ta ustawa pokłóciła środowisko pielęgniarskie. Nie mogą koleżanki tak pracować. Nie mogą doświadczone koleżanki być złe na koleżanki młode. Jeżeli będziemy mieć taką sytuację, to młode dziewczyny wyjadą.
Naprawdę nie są to takie wielkie pieniądze, jakby się wydawało. Jakby był to taki atrakcyjny zawód, to my byśmy mieli młode koleżanki w szpitalach, a one, panie ministrze, przychodzą do pracy, mają 3-miesięczny okres adaptacji i uciekają. Takie mamy w tej chwili ciężkie warunki, bo nas nie ma. Gdzie u pana wzrosła średnia na populację pielęgniarek? Było 5,2, jest 5,1. No dla mnie to jest mniejsza kwota. Ja nie wiem, panie ministrze, żyjemy w takiej rzeczywistości, że jak ja kiedyś panu osobiście przedstawiałam efekty ustawy, gdzie mówiłam, że w 70% placówek realizują ustawę, w 30 nie. Pan wtedy powiedział, trzeba się cieszyć, że w 70 realizują, tylko teraz te 30% mamy w sądach. Przecież to jest powtórka ustawy 203. To są ukryte zadłużenia szpitali. Przecież to dosyć, że są te pieniądze do oddania pielęgniarkom, to jeszcze będą odsetki. Kto pokryje te budżety? Proszę państwa, ja bardzo zapraszam. Zapraszam na spotkania lokalne. Niestety, no, tych, których chcemy przekonywać, niekoniecznie przychodzą, ale ja mam nadzieję, bo w tej chwili będę miała spotkanie w takim szczególnym okręgu, gdzie najważniejszym posłem jest pan premier Morawiecki. Ja, skoro pan premier jest tutaj w Sejmie i być może słyszy nasze wystąpienia, bardzo zapraszam na lokalne spotkanie jako posła jedynki Ziemi Śląskiej. Może wysłucha nas i może naprawdę uda się przeforsować tą ustawę. Ten projekt naprawdę nie rozwiąże wszystkich spraw. Nikt państwu tego nie obieca, ale chociaż wyrówna niezgodności w zespołach ludzi. Może naprawdę przekonamy państwa, że pielęgniarka, mimo tego, że tak o nas się pięknie mówi, ale tak naprawdę jesteśmy niedoceniane i lekceważone od lat, to jest ta osoba, która właściwie to jest jedyny zawód medyczny, który tak naprawdę przy pacjencie spędza 24 godziny na dobę. Żaden inny zawód przy pacjencie tyle czasu nie jest, bo taki jest charakter tej pracy. To, co przewodnicząca mówiła, trzymamy za rękę, gdzie odchodzą, cieszymy się, gdzie przychodzą na świat. Tak? To jest piękny zawód, ale w naszym kraju niestety on już jest zniszczony i musicie państwo wszystko zrobić, żeby odzyskać ten zawód na rzecz pacjentów przede wszystkim. I powtarzamy po raz kolejny. Wszyscy będziemy pacjentami. Naprawdę wszyscy. Bardzo państwa proszę, szczególnie pana ministra, żeby przekonał tą część sali, która nas niestety nie wysłuchuje, o to, żeby przegłosowali ten nasz projekt. To będzie jakby pierwszy krok w stronę naprawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani oraz wszystkim członkom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm skierował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zawarty